Samą pracę z końmi to tak jak z cyklem treningowym u sportowców, nie? Konie to w jakiś sposób też sportowcy, chociaż nie każdy ośrodek jeździecki czy każda stajnia stricte nazywa się sportowa, nie? Czy zajmuje się takim sportem przez większe S, mniejsze, ale że to jest coś sportowego. Każdy uważa, że rekreacja, takie wożenie tyłka za przeproszeniem wokół jakby jednego sznurka dookoła, czy wokół komina tutaj, to jest takie sobie chodzenie, ale wbrew pozorom jest to tak samo działalność sportowa. Ten koń musi być tak samo przygotowany do ruchu, on musi się rozluźnić, przygotować mięśnie, ścięgna, żeby nic się potem nie stało, bo nie oszukujmy się, każda wizyta weterynarza to jest kosmos. Także lepiej pracować z koniem, żeby był zdrowszy, niż wołać lekarza. No ta moja stajnia, jeżeli mam tam mówić o koniach, których używam do jazdy, no to używam emerytów praktycznie, bo tak to wychodzi. Ja mam te konie od roku 90, 95, 6. To są taki rocznik, 2000 coś. To są takie konie, które już mają po kilkanaście, 20 parę lat. No i jeszcze cały czas funkcjonują. Także chwała im za to. Następny pomysł. Pomysł, że stworzyliśmy sekcję jeździecką przy Wojskach Obrony Terytorialnej, założyliśmy stowarzyszenie, takie trochę historyczne z jazdy konnej i w barwach szwoleżerów, w mundurach historycznych. Chcemy się pokazywać, jeździć z tym, spotykamy się w tygodniu, jeździmy trochę pod patronatem wojska, trochę pod jakby tym stowarzyszeniem, ale są pasjonaci, są ludzie, którzy pomału kupujemy te mundury, uzbrajamy się w te ciuchy i chcemy mieć taką formację kilkunastu osób w takich mundurach. To też jest fajna sprawa, fajnie to wygląda, czapki, trochę więcej otoków, więcej takich różnych kolorowych nici i na pewno jest to barwne. Szable, kabury na pistolety, może z czasem pistolety albo karabiny, będziemy jeździć uzbrojeni.